Szanowni Państwo, dzień dobry. Rozpoczynamy konferencję prasową prezydenta Torunia Michała Zalewskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Proszę o zabranie głosu. Informacje, jak zwykle na tych spotkaniach, dotyczące sytuacji związanej z epidemią. Ilość osób zakażonych 121 osób. Przypomnę, że dane te dotyczą zarówno Torunia, jak i powiatu toruńskiego, a więc około 300 tysięcy mieszkańców tych dwóch obszarów samorządowych. U siedmiu osób od minionego piątku stwierdzono zakażenie koronawirusem. Ilość osób w kwarantannach niespełna 500 osób, z tego w kwarantannie zbiorowej 7 osób. Powróciło do zdrowia z tych 121 osób 41 osób, a więc to więcej niż o 9 niż podawałem dane w miniony piątek. Ilość osób, które straciły życie z powodu epidemii, nadal jest to 12 osób. Szpital Miejski w Toruniu realizuje świadczenia na 9 oddziałach. Oczekuje na zakończenie kwarantanny personelu medycznego po to, aby uruchomić kolejny oddział hematologii. Aktualnie według stanu na dzień dzisiejszy w szpitalu hospitalizowanych jest 97 pacjentów. Przypomnę, iż w najtrudniejszym momencie dla szpitala 13 kwietnia tych pacjentów było niespełna 50. To był czas, kiedy stan zarażenia wirusem był sprawdzany, stwierdzany i nadal zresztą trwa pobieranie wymazów w celu sprawdzenia, czy ktoś nie znalazł się w grupie ryzyka, i do tej pory 927 zostało pobranych takich wymazów i na szczęście od 11 kwietnia, więc już od ponad 2 tygodni, nie przybywa wyników dodatnich. Ten stan na 11 kwietnia to było 51 wyników dodatnich. W pozostałych placówkach takiego zbiorowego podbytu, zacznę od Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Wczoraj w tym miejscu, a dokładnie w noclegowni, stamtąd został przewieziony do szpitala zakaźnego mężczyzna z wysoką gorączką. Pobrano mu próbę w kierunku koronawirusa i okazało się na szczęście, że wynik tej próby jest ujemny. Jednak w okresie oczekiwania na wynik próby noclegownia była poddana okresowej kwarantannie. Przebywało tam ponad 50 podopiecznych wraz z opiekunami. Jeżeli chodzi o inne placówki, te, które świadczą pomoc społeczną, placówki niepubliczne, Dom Pomocy Społecznej Krafthouse przy ulicy Okrężnej, prowadzony jest przez stowarzyszenie. Także wczoraj u jednego z podopiecznych pojawiła się gorączka i kaszel, w związku z tym został przewieziony do szpitala zakaźnego. Jeszcze w tej chwili, przynajmniej do momentu, kiedy tutaj wchodziłem, nie miałem informacji o wynikach badań tej próby tego pensjonariusza. Także w niepublicznej, prywatnej placówce Villa Chopina, to jest prowadzone przez osoby fizyczne, jest tam 10 podopiecznych, we wspomnianym wcześniej Domu Pomocy Społecznej przy Okrężnej 72 osoby są podopieczne, pod opieką tej placówki. Tutaj 10, niewielka placówka, i stwierdzono, iż u jednej z osób, która tam przebywała od niedawna, pojawił się wynik dodatni. Pierwotnie był to wynik ujemny, jednak powtórnie badanie dało wynik dodatni. Osoba ta przebywa w szpitalu w Grudziądzu, a właścicielka domu opieki poinformowała, że materiał do badań pobrano od pozostałych pensjonariuszy oraz od personelu tam pracującego. A więc jest oczywiste, że w tych placówkach trwają kwarantanny, oczekiwanie na dalsze zalecenia dozoru sanitarnego. Przypomnę także, iż trwa procedura czy rozdzielanie maseczek ochronnych dla mieszkańców Torunia.
jeżeli chodzi o ich docelową ilość, 180 tysięcy. Jesteśmy już po półmetku, bo prawie 111 tysięcy zostało rozdzielonych. Kolejne maseczki są dostarczane do Torunia przez producentów i dystrybuowane do rozprowadzania. Do jutra planuje się, że kolejne około 20 tysięcy maseczek będzie rozprowadzonych. W przypadku budownictwa wielorodzinnego najczęściej przez zarządy wspólnot, także spółdzielnie, a w przypadku domków jednorodzinnych przez wolontariuszy, którzy chętnie przy tym pomagają. Pomoc w miejscu samoizolacji oraz kwarantanny. Dzisiaj 138 osób skorzysta z pomocy przy zakupach, ale także do 320 osób dostarczone zostaną posiłki do miejsca zamieszkania. Wspomniałem o wolontariuszach, wspomniałem o dostarczaniu posiłków, więc warto po raz kolejny, tym razem do następnej grupy osób i firm, skierować podziękowania za wsparcie w walce z koronawirusem. Tutaj wyrazy wdzięczności kierowane są do Fundacji Carrefour i Carrefour Polska. 41 szpitali zakaźnych w Polsce ta firma wsparła, ale także nasz wojewódzki szpital zespolony w tej części zakaźnej, artykuły żywnościowe, napoje, środki czystości. Przedsiębiorca rodem z Chin, ale prowadzący działalność gospodarczą na terenie Torunia, pan Changlin Mar, przekazał 5 tysięcy sztuk maseczek ochronnych dla MPS-u, ZPO i DPS-ów. Edenberg Łazy Max System, 1000 sztuk maseczek ochronnych, trzywarstwowych, podmioty potrzebujące też z tego pionu ochrony podopiecznych czy zajmujących się podopiecznymi przebywającymi w placówkach na stałe otrzymały te maseczki. Natomiast firma IBB Consulting przekazała prawie 2300 litrów płynów do dezynfekcji. Marlena Fryszke Mańkowska, Lovely Dreams, 120 maseczek ochronnych, także do tych podmiotów, które potrzebują tego typu wsparcia i pomocy, a więc to są przykłady. I jeszcze wiem, że jest przykład osoby fizycznej, pani Patrycja Gorbatowska, przekazała prawie 130 własnoręcznie, bardzo ładnie uszytych maseczek ochronnych, także zostały przekazane oczywiście dalej. Szanowni Państwo, kolejna informacja dotyczy takiego chociaż na krótko spojrzenia w przyszłość. Mianowicie wiemy z informacji przekazywanych od ministrów właściwych premiera Rzeczypospolitej, iż następować będą zmniejszenia ograniczeń w naszym codziennym funkcjonowaniu. Jeden pakiet z nich to są udostępnienia obiektów sportowych na świeżym powietrzu, takich nie w budynkach, dla potrzeb naszych, a więc na przypadku Torunia, mieszkańców Torunia. Od 4 maja mają ruszyć niektóre obiekty sportowe. Przygotowywane są w tej chwili obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 8 Orlików, ale stadion także na Bema, boisko piłkarskie i boisko do hokeja na trawie przy szosie Chełmińskiej, boisko piłkarskie na Skarpie, Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Podgórzu i także przystań Toruń. 29 kwietnia, czyli jutro, szczegółowy harmonogram, jak są otwarte, na jakich warunkach te miejsca, będziecie mogli Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na stronie internetowej MOSIR-u. Będą wyznaczone godziny, no i ze względu na jednak zostającą część z nami, część rygorów, ograniczeń, takich jak chociażby możliwość przebywania określonej liczby osób, a więc 6 osób maksymalnie jednorazowo na obiekcie, ale na obiekcie będzie można już uprawiać sport nie stosując maseczki, więc coś za coś. To po to, aby ten reżim ilości osób był pilnowany. Te obiekty będą czynne tylko w określonych godzinach i będą na tych obiektach w tym czasie animatorzy zajmujący się organizacją wydarzeń sportowych. Podobnie rzecz się będzie miała, jeżeli chodzi o Orliki Szkolne.
szkolne. Tutaj poza anim, a jest ich 16 w Toruniu, poza animatorami włączą się także panie i panowie nauczyciele uczący WF-u w szkołach i będą także w określonych godzinach dostępne te orliki. I także ogłoszenie o tym za dwa dni, bo w czwartek na stronach internetowych Urzędu Miasta, jak i na stronach internetowych szkół, które takie obiekty sportowe prowadzą. Co do pozostałych obiektów, tutaj jeszcze przygotowania trwają. Będą oczywiście informacje ukazywały się. Natomiast 4 maja wiemy, że nie uda się otworzyć 24 osiedlowych boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych, ponieważ no, nie bylibyśmy tam w stanie zapewnić ilości osób, takiej ilości osób, która będzie tych obiektów pilnowała, otwierała, zamykała i kontrolowała ilość uczestników, którzy będą korzystali z takiego miejsca. Także zamknięte pozostają place zabaw i siłownie zewnętrzne. Czekamy na decyzje, jakie w tej sprawie się pojawią ministra zdrowia czy ministra sportu, albo obydwu pani minister sportu i pana ministra zdrowia wspólnie. To jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, przed nami także weekend wydłużony, ale bardzo, bardzo świąteczny. 1 maja, dzień pracy, święto pracy, dzień świąteczny dla ludzi pracy. To chciałem powiedzieć, 2 maja to dzień flagi Rzeczypospolitej, 3 maja święto Konstytucji. Chcemy, aby Toruń w tym czasie wyglądał świątecznie. Wiem, że jest nas mniej na ulicach, ale od święt naszego miasta jest, jak sądzę, dla nas wszystkim czymś radosnym, potrzebnym i oczekiwanym. Dlatego proszę i zachęcam do tego, aby flagami biało-czerwonymi na ten czas, można to już zrobić od 30 kwietnia, ale na pewno na dni 1, 2, 3 maja udekorować nasze domy, nasze mieszkania. Także oczywiście wykonamy dekoracje, już są wykonywane dekoracje przestrzeni publicznych, szczególnie tych w pobliżu centrum miasta, po to, abyśmy wszyscy zwrócili uwagę na ten czas mimo epidemii, a jednak czas świąteczny. Oczywiście także instytucje i urzędy miejskie i inne instytucje publiczne również to flagowanie będą prowadziły. Zachęcamy także do udziału w konkursach, a więc konkurs Mój Toruń Biało-Czerwony, przeznaczony dla wszystkich, na przesyłanie zdjęć, które będą dokumentowały właśnie takie piękne biało-czerwone udekorowanie balkonów, okien czy domów, naszych prywatnych domów, i będą oczywiście nagrody w tym konkursie. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs plastyczny, to on jest dedykowany dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i te prace plastyczne mogą wykonywać młodzi artyści, przesyłać również do nas. To termin przesyłania zarówno zdjęć, jak i prac plastycznych jeszcze dosyć długi, bo do 8 maja. I jeszcze informacja bardzo, powiedziałbym, techniczna. Mianowicie to, o czym Państwo doskonale wiecie, chciałbym tylko tą informację potwierdzić. Rozpoczęła się przebudowa mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego. Na razie wyłączony jest z ruchu jeden pas. Na moście, przypomnę, są 3 pasy ruchu, każdy ma 3 metry. Jeden 3-metrowy został wyłączony. Tam będą się odbywały prace remontowe. 2 pasy ruchu są czynne, oczywiście po jednym w każdym kierunku. Wykonawcą tego zadania INTOP ma czas na wykonanie całości prac do jesieni przyszłego roku, ale prace na jezdniach zgodnie z umową powinny być zakończone w tym roku, a więc także w związku ze spodziewanym w tym czasie zakończeniem przebudowy Alei Świętego Jana Pawła II, czy tej części tej alei, która jest placem Rapackiego. I jeszcze wróćmy na chwilę na Starówkę. O tej porze roku, szczególnie przy tak pięknej pogodzie jak dzisiaj, już rojno i gwarno było u nas na placach, na Rynku Staromiejskim, Nowomiejskim,
na uliczkach Starówki, pojawiały się jak grzyby po deszczu ogródki letnie. Niestety w tym roku nie ma tego zjawiska. Przypomnę, iż te ogródki sezonowe, gastronomiczne, one mogą działać tylko i wyłącznie jako część lokalu gastronomicznego działającego w sąsiednim lub nieodległym budynku, ponieważ zgodnie z przepisami dotyczącymi pandemii COVID-19 stacjonarna działalność restauracji, kawiarni, pubów została zawieszona, a tym samym nie ma możliwości uruchomić sezonowych ogródków gastronomicznych. Jednak przedsiębiorcy toruńscy już na wszelki wypadek, na zapas trochę, składają wnioski o uruchomienie tych ogródków. Do tej pory wpłynęło 30 takich wniosków, aczkolwiek no, w latach wcześniejszych łącznie takich ogródków było trzykrotnie więcej na Starówce, no ale do tej pory takie wnioski wcześniejsze już wpłynęły. I jeszcze jedna informacja, taka też dotycząca naszych przestrzeni publicznych. Postępując zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z epidemii i zaleceniami właściwego ministra, nie uruchamiamy na terenie Torunia fontan i wodotrysków. One są wyłączone, zdaniem właściwych osób, no, nie powinny one być jeszcze uruchamiane, bo zarówno zachęcają do masowego gromadzenia się, jak i ta przestrzeń widocznie otoczenia powietrza wilgotnego być może być jakimś tam elementem pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. W związku z tym te fontanny i wodotryski jeszcze nie są jeszcze uruchomione. To tyle informacji, jak widzicie Państwo, o dużym spektrum informacyjnym, bo zacząłem od kwestii typowo epidemiologicznych, skończyłem na fontannach, na ogródkach gastronomicznych, ale tak to wygląda w życiu miasta, że tego typu sprawy mają także swoją wartość i swoje znaczenie, jak te wspomniane sposoby wykorzystania przestrzeni wspólnych. O informacji o zdarzeniach czy działaniach, które były rutynowo już trochę prowadzone, a więc zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania transportu publicznego, czy oczyszczania miasta, czy kwestie związane z tą dezynfekcją powierzchni, miejsc takich jak wiaty na przystankach, nie mówiłem, ponieważ są one prowadzone w sposób, o jakim informowałem już wcześniej wielokrotnie. A więc tyle dzisiaj informacji z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy teraz do pytań od dziennikarzy, którzy tradycyjnie przysłuchują się tej konferencji, oglądając jej transmisję w serwisie YouTube. Pytania przesyłają w grupie utworzonej na Facebooku. Ten system towarzyszy nam już od początku tego specyficznego stanu, w jakim się znajdujemy. Dzisiejszą kolejkę pytań rozpoczynamy od redakcji Nowości. Redaktor Małgorzata Oberlan prosi o odniesienie się Pana Prezydenta do sprzeciwu Związku Zawodowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Sprawa dotyczy cięć budżetowych i planu zebrania im premii. Na posiedzeniu Rady Miasta informowałem o konieczności, nie o chęci, tylko o konieczności zablokowania niektórych wydatków w naszym mieście. Przypomnę, iż szacujemy, i to na podstawie danych do ubiegłego tygodnia, od początku roku, a więc nie są to szacunki całoroczne, iż dochody miasta Torunia zmniejszą się czy spadną około 60 milionów złotych. Na poziomie 27 milionów złotych w różnych sferach życia miasta blokujemy wydatki. To nie znaczy, że je likwidujemy, że mówimy, że nie będzie tych wydatków w ogóle. Tylko blokujemy ten czas blokady. Naszym zdaniem powinien mieć miejsce do co najmniej lipca. Natomiast oczywiście później spróbujemy sprawdzić, co jeszcze powinno być nadal blokowane, co w części zapewne będzie odblokowane, jeżeli chodzi o wydatki,
a co niestety trzeba będzie uznać jako już niemożliwe w tym roku do wydatkowania i ograniczyć te pozycje wydatkowe. W związku z tym prowadzę i prowadziłem korespondencję w tym zakresie z dyrektorami jednostek organizacyjnych naszego miasta, między innymi z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I do pana dyrektora zwróciłem się z następującym apelem. Proszę o dogłębną analizę sytuacji finansowej kierowanej przez pana jednostki, a w szczególności o ocenę możliwości kontynuowania wypłacania premii i nagród uznaniowych pracownikom na zasadach obowiązujących przed zdarzeniami związanymi z epidemią i odłożenia w czasie decyzji dotyczących podwyżek wynagrodzeń. Podobne sformułowania, nieco może bardziej zdecydowane, pojawiły się w piśmie przewodnim do zarządzenia dotyczącego dokonania blokady niektórych wydatków, aczkolwiek tutaj pakiet tych oczekiwań co do analizy jest szerszy, bardziej szczegółowy, ale to już odsyłam do treści zarządzenia, bo ono jest publikowane. W przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym pakiecie dotyczącym bieżącego utrzymania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie utrzymywany jest z dwóch źródeł, ze środków Skarbu Państwa i z budżetu gminy miasta Toruń. W tej części, której to dotyczy gminy miasta Toruń, to jest około w tym roku 9 400 000 zł. Ewentualne poszukiwania pana dyrektora, jeżeli oczywiście przyjmie do realizacji to zadanie, aby powstrzymać się od podwyżek wynagrodzeń, to pozostała kwota to około 4% tego funduszu i tutaj musiałby szukać, czy powinien szukać w drodze analizy i własnych poszukiwań sposobu, jak te około 350 tysięcy złotych, dokładnie o taką kwotę chodzi, znaleźć w budżecie, który w części z miejskiej wynosi prawie 9 400 000 złotych. I w związku z tym oczywiste jest dla mnie, iż pierwsza droga, czy pierwsza kolejność poszukiwań to te oszczędności, które wynikają z sytuacji obecnej, a więc faktu, że jednak więcej osób korzysta z różnego rodzaju niepłatnych przez zakład pracy świadczeń, absencje chorobowe, opieka nad dzieckiem w okresie stanu epidemicznego i tak dalej. I te pieniądze rzeczywiście zaoszczędzone należy zamrażać i traktować jako zablokowane w wydatkowaniu, być może kiedyś, jak sytuacja gospodarcza zacznie stawać na nogi, to będzie możliwość powrotu do ich wykorzystania. I taki był zamysł tej, w moim przekonaniu, analizy. Z przykrością stwierdzam, że poprzez przekazanie informacji bez analizy pan dyrektor wzbudził niepokój wśród pracowników, ale jak wiem, 10% premia, o której była mowa w liście pracowników MOPR-u, ta 10% premia została wypłacona za okres do 20 kwietnia i jak sądzę, jeżeli poszukiwania zleconej analizie panu dyrektorowi będą nadal miały miejsce, to bez żadnych problemów będzie mogła być wypłacana w kolejnych latach. Pozostaje natomiast z nadzieją, że pan dyrektor kwestię dotyczącą ewentualnych podwyżek wynagrodzeń w tej sytuacji, kiedy wielu ludzi traci pracę. Na najbliższej konferencji, zdaje się, że za dwa dni, pozwolę sobie przedstawić dane dotyczące bezrobocia w naszym mieście. Wiele osób traci pracę. No, w tej sytuacji na pewno podwyżki wynagrodzeń należy zdecydowanie zamrozić i wtedy już nie będzie żadnego problemu także z kontynuacją wypłaty tych 10% premii, o którą pytają, czy która zaniepokoiła związkowców. Teraz, panie prezydencie, pytanie z redakcji Polskiego Radia PIK. Michał Zaręba pyta o wniosek radnych
Prawa i Sprawiedliwości. Radni skierowali do pana prezydenta wnioski związane z epidemią koronawirusa, które mają przynieść miastu oszczędności. Wśród propozycji jest wyłączenie nocnego oświetlenia ulic. Radni argumentują to tym, że zmniejszył się ruch drogowy, a drugi wniosek dotyczy obniżenia środków w tegorocznym budżecie partycypacyjnym, czy też obywatelskim, jak teraz nazwa poprawnie obowiązuje. Jak odpowie pan na te propozycje? Pierwsza jest gotowa, decyzja związana ze zmianą oświetlenia gotowa, ale jak to w życiu bywa, nic nie jest proste. W związku z tym, kiedy zaczęliśmy przyglądać się kwestii oświetlenia ulic, a przecież z oświetleniem ulic powiązane są także sygnalizacje świetne, a sygnalizacje świetne to bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, oczywiście na skrzyżowaniach. Przyjrzeliśmy się też kwestii związanej z zapewnieniem generalnie możliwości poruszania się w godzinach, kiedy jest ciemno, także pieszych, bo takowi w tej chwili przecież mogą się poruszać. Kiedy mieliśmy to bardzo silne ograniczenie wychodzenia z domu, wtedy było nas na ulicach znacznie mniej, teraz jest jednak trochę więcej. No i pojawiły się w związku z tym cztery warianty tego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulic, iluminacji zabytków, oświetleniu różnego rodzaju miejsc w przestrzeni miejskiej. I te cztery warianty spowodowały to, co jest dzisiaj faktem. Propozycje czy te apele były w czwartek, dzisiaj jest wtorek kolejnego tygodnia i myślę, że jutro będę miał już konkretną jedną z tych czterech możliwych wariantowych rozwiązań, propozycje. No i oczywiście przy najbliższej okazji zaprezentuję, ale my przede wszystkim zaprezentujemy ją na stronach internetowych. Wdrażanie takiego ograniczania, jakikolwiek z wariantów, to nie będzie ograniczenia oświetlenia czy iluminacji w mieście, to nie jest wyłącznika jednego, to jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset różnych operacji technicznych na terenie całego miasta, w związku z czym to trochę potrwa i w momencie, kiedy będziemy już ten wybrany wariant mieli opracowany, to oczywiście przedstawimy go Państwu. Natomiast Pytanie dotyczyło budżetu obywatelskiego. Budżetu obywatelskiego. Tutaj póki co zmian nie ma. Tak przypomnę tylko, iż pozwoliłem sobie, ale to także myślenie idące w sukurs myśleniu powszechnemu, zarówno jeżeli chodzi o rząd Rzeczypospolitej, jak i oczywiście o rządy innych krajów, że nie powinniśmy rezygnować z przedsięwzięć inwestycyjnych, bo one mogą zapewnić rozwój gospodarki w tym okresie po koronawirusowym, czy w trakcie przechodzenia z tego okresu w okres pełnego funkcjonowania gospodarki, a w tym budżecie obywatelskim, budżecie, który kształtują sami mieszkańcy, jest dominująca część, to są wydatki inwestycyjne. Tym bardziej, że mogę powiedzieć, iż w tej chwili inwestycje zaczynają wracać do, tak myślę, po pierwszych symptomach trwających w tej chwili postępowań przetargowych, zaczynają wracać do jakiegoś normalnego poziomu spodziewanych kosztów. I to bardzo cieszy, ponieważ już był czas taki pół roku, rok temu, kiedy już właściwie tylko można było mówić o cotygodniowych, comiesięcznych zwyżkach kosztów inwestycji. W tej chwili naprawdę zaczyna to wyglądać zupełnie dobrze, a więc tutaj byłoby trochę nieroztropnie rezygnować z tej części inwestycyjnej budżetu obywatelskiego. Być może w tej części dotyczącej, jeżeli przepisy na to pozwolą, w tej części dotyczącej takich wydatków bieżących, być może będziemy proponowali jakieś ograniczenia, ale tego jeszcze w tej chwili nie robimy. Teraz pytanie z redakcji Gazety Wyborczej. Pani Natalia Waloch pyta, czy zamierza pan udostępnić Poczcie Polskiej spis wyborców, czy wzorem wielu innych samorządowców odmówi? W tej sprawie moje postępowanie musi się opierać na przepisach prawa. Materia tego, co wiąże się z wnioskiem Poczty Polskiej, już tym poprawnie złożonym, on dotarł do nas po południu w miniony piątek. Do mnie trafił w poniedziałek. To
nie zmienia postaci rzeczy, że zgodnie z prawem jego bieg właśnie zaczynał się w poniedziałek, czyli dziś, wczoraj i dziś, dwudniowy czas, jaki zresztą również Poczta Polska na ten termin się powołała. I no wokół tego problemu trwa dużo dyskusji, pojawiają się co chwilę nowe opinie prawne. Ja również poprosiłem prawników Urzędu Miasta o takie precyzyjne przygotowanie uzasadnienia dla mojej decyzji. To jeszcze trwa. Mówiąc bardzo praktycznie, czas na to, aby udzielić odpowiedzi Poczcie Polskiej mam do 23:59 w dniu dzisiejszym i na pewno tego terminu muszę dotrzymać. Te analizy chciałbym, żeby no miały wszystkie przesłanki, wszystkie wskazówki co do decyzji, która mnie czeka. Chciałbym także jedną rzecz wyjaśnić. Otóż jeżeli chodzi o pakiet oczekiwanych przez Pocztę Polską materiałów, wyjaśniła się sprawa w ostatnich dniach. Ten pakiet tych materiałów jest dostępny w obecnym systemie obsługującym rejestr wyborców w naszym mieście, jak i domyślam się w innych miastach Polski. Nie trzeba przeprowadzać dodatkowych działań, kompilacji. Firma, która obsługuje te systemy rejestrów wyborców, wzbogaciła oprogramowanie elektroniczne, oczywiście oprogramowanie w ten sposób, że te dane, które są wymienione w piśmie Poczty Polskiej w punktach od 1 do 14, te wszystkie dane można łatwo i szybko pozyskać z systemu, który jest w każdym, myślę, mieście, ale na pewno tak jest w przypadku miasta Torunia. Natomiast ten wątek formalno-prawny, prawny, którym nie mogę dopuścić do decyzji, która będzie naruszała Konstytucję Rzeczypospolitej, bądź która będzie naruszała prawa mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Ta dyskusja i te zastanowienia i analizy kolejnych dokumentów trwają w tej chwili. Przygotuję odpowiedź do Poczty Polskiej i natychmiast tą odpowiedź jeszcze w dniu dzisiejszym zamieścimy na stronie internetowej Urzędu Miasta i będzie dostępne w tej sprawie to, co mogę w tej chwili w tej sprawie zrobić. Dziękuję. Kolejne pytanie od redaktora Tomasza Więcławskiego, Polska Agencja Prasowa. W tym roku przypada setna rocznica cudu nad Wisłą. To pytanie ma bardzo optymistyczny wydźwięk. Czy może jakimś cudem uda się zorganizować tegoroczny Festiwal Wisły? Wczoraj rozmawialiśmy w gronie dyrektorów i zarządzających instytucjami kultury w mieście Toruniu o tym, co możemy planować na przyszłość. I no, obraz, który się jawi, to jest taki, iż z dużą ostrożnością, z zachowaniem spodziewanych ciągle jeszcze rygorów związanych z epidemią, możemy myśleć o wydarzeniach plenerowych w okresie wspomnianym, czyli sierpień, wrzesień tego roku. Natomiast na pewno nie ma jakby przesłanki do tego, aby myśleć o wydarzeniach z udziałem większej ilości publiczności, nawet zachowaniem rygorów ostrożnościowych w miesiącach najbliższych, a więc w maju czy czerwcu. I dlatego nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, o które pyta pan redaktor, ale akurat o tych wydarzeniach jeszcze nie rozmawialiśmy, ale poprosiłem o takie ostrożne szukanie pomysłów w zupełnie nowych formułach. Przecież lato skrzyło się w Toruniu do tej pory od różnego rodzaju wydarzeń ściągających wielką liczbę osób zainteresowanych, zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i turystów. W tym roku będzie inaczej, będzie w części jeszcze ciągle w systemie zdalnym, w części z znacznie mniejszą ilością osób uczestniczących, w nowych formułach, w nowych pomysłach, sposobach rozwiązań. Nad tym obiecaliśmy sobie w tej wczorajszej dyskusji. Będziemy teraz pracowali, żeby no już chociaż najbliższy miesiąc zakończyć możliwością pokazania takich pierwszych pomysłów. I myślę, że wśród tych pomysłów będzie również wspomniana ważna rocznica.
Kolejne pytanie, panie prezydencie, z redakcji Telewizji Toruń od redaktora Andrzeja Korpusińskiego. Też dotyczy ważnej rocznicy. W tym roku mija 30-lecie powstania odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce i w Toruniu, to 27 maja. Czy miały być jakieś uroczystości z tej okazji? Jaki był ich ewentualny termin? Czy jest on możliwy do zachowania w związku z obecną sytuacją? Odpowiem krótko. Były planowane, chcieliśmy świętować w Toruniu, chcieliśmy, aby było wydarzenie typu koncert, także oczywiście konkursy organizowane dla tych, którzy interesują się samorządem, szczególnie dla młodych, dla dzieci, młodzieży. Było jeszcze parę pomysłów, nie będzie. Nie będziemy świętowali, nie będziemy celebrowali tego 30-lecia. Być może huczniej wtedy będzie wyglądała celebra 35-lecia, ale na pewno nie w tym roku, na pewno takie świętowanie byłoby na przekór rzeczywistości, zarówno tej związanej z epidemią, temu poczuciu zagrożenia, które towarzyszy wielu spośród nas w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju, a przecież miasto jest immanentną częścią gospodarki kraju. Nie będzie to także dobry okres wobec tego, co się dzieje w tej chwili wokół samorządów i co dotyka samorządy jako z jednej strony odpowiedzialne za walkę z koronawirusem, z drugiej strony często stawiane w narożniku i jak to bywa z bokserem w narożniku, tłuczone do upadłego, często nie za swoje winy, nie za swoje grzechy. Także to prawda, nie będzie tego świętowania, nie inicjujemy żadnego pomysłu. A jeżeli ktoś dobrze myśli o samorządzie terytorialnym jako pięknej części odrodzonej Rzeczypospolitej, to prosimy te myśli słać do nas, oczywiście w przestrzeń, jak to myśli, pomyśleć czasami o nas dobrze, czasami nas po prostu dobrym słowem wesprzeć, a nie tylko wdeptywać w ziemię i łajać, pouczać, bo to nam skrzydeł nie dodaje, więc może warto właśnie takie dobre, pogodne myśli do nas kierować jako samorządowców, a przecież my jesteśmy tylko tymi, którzy dzięki woli mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa mają do wykonania określone zadania i może nie zawsze w sposób pełni spodziewany je wykonujemy, ale zawsze z wielkim sercem i z wielkim zaangażowaniem. Dziękuję. Za każdą pozytywną energię i myśl będziemy oczywiście wdzięczni. Kolejne pytanie, panie prezydencie, z Polskiej Agencji Prasowej. Tomasz Więcławski pyta, są deklaracje Ministerstwa Kultury dotyczące niezagrożenia budowy Centrum Filmowego Kamery Image w Toruniu. Czy ze strony miasta jest wobec organizatora festiwalu taka sama deklaracja, a mianowicie podtrzymania woli sfinansowania tej budowy? W tej decyzji zarządzeniu blokującym część wydatków znalazła się kwota na ten rok kilkumilionowa dotycząca inwestycji, ale jak ktoś uważnie się wczyta w zarządzenie, to zauważy, że to jest tylko i wyłącznie część dotycząca oszczędności w wydatkach inwestycyjnych. Przynajmniej kurczowo tej zasady w tym roku będziemy się trzymali, nie zmniejszać wydatków na inwestycje, nawet z pewnym przeświadczeniem, nadzieją, przepraszam, że za te same pieniądze można w inwestycjach zrobić więcej, bo jak wspomniałem wcześniej, oferty w postępowaniach na wybór wykonawców bardzo poprawiają się, patrząc z punktu widzenia zamawiającego. Myślę, że w ten sposób powinniśmy także patrzeć na lata przyszłe. Projekt, o który pyta pan redaktor, to jest projekt lat 2021-2025. Oczywiście jako potencjalny uczestnik w jednej trzeciej całego przedsięwzięcia, dużo zależy od tego, jak drugi uczestnik, czyli Skarb Państwa w tych dwóch trzecich, jakie będzie podejmował decyzje. Jestem przekonany, że jeżeli będzie to konsekwentne podtrzymanie wcześniejszych deklaracji i będzie także konsekwentne myślenie, jakie towarzyszy odpowiedzialnym za kraje na całym świecie, że inwestycje są w stanie poruszyć gospodarkę i przywrócić ją do dawnej formy, to wtedy na pewno ta inwestycja będzie tą, która będzie w przestrzeni naszego miasta mogła dalej funkcjonować.
Pytanie od Iwony Regalskiej, redakcja Radia Gra. W nawiązaniu do tego, że zupełnie inaczej wyglądać będą tegoroczne wakacje, czy możemy potwierdzić, że Bella Skyway Festival w tym roku się nie odbędzie? Bella Skyway Festival to kuszące wyzwanie, nawet w tych trudnych czasach, barwne, ciekawe i wyjątkowe. I teraz przed nami wyzwanie, jak tą barwność, ciekawość i zainteresowanie utrzymać w takich warunkach, jakie zapewne tego roku będą latem. Pan Krystian Kubiaczyk, zarządzający Toruńską Agendą Kulturalną, ma pomysły. Nie mogę przed nim ich zdradzać, ale ma pomysły i teraz będziemy w najbliższych tygodniach nad tymi pomysłami pracowali. I pozostaje tylko z nadzieją, że patrzenie na najbliższe miesiące będzie takim patrzeniem z miesiąca na miesiąc coraz delikatniej, chociaż bardziej optymistycznym. I wtedy jest szansa, że możemy również ten projekt wpisywać w zupełnie oczywiście nowej formule, ale nie zabieram te praw do tego, aby, jeżeli będzie już gotowy oczywiście, bo dzisiaj to na pewno za wcześnie, pan dyrektor Kubiaczyk był tym, który będzie o tym dalej mówił. Teraz, panie prezydencie, pytanie z redakcji Gazety Wyborczej w Toruniu. Czy weźmie pan udział w głosowaniu 10 maja? Zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, aby 10 maja my jako mieszkańcy Torunia i Polski, żebyśmy ten dzień spędzili na zajmowaniu się sprawami rodzinnymi, osobistymi, a nie odpowiedzialnością obywatelską, jaką jest udział w głosowaniu w wyborach, tak ważnych wyborach, bo przecież każde wybory od samorządowych poprzez parlamentarne, po prezydenckie są jednym z najważniejszych obowiązków obywatelskich każdego, kto ukończył 18 lat w każdym kraju, ale w Polsce w szczególności, i dlatego uważam, że w tym terminie wybory będą czymś wyjątkowo trudnym i wyjątkowo dla mnie po prostu smutnym. Pozostaję ciągle z nadzieją, że rządzący naszym krajem zdecydują się na zmianę terminu wtedy, kiedy chociażby z taką dozą optymizmu, odrobiny optymizmu, mówiliśmy o wydarzeniach kulturalnych w sierpniu, czy w kolejnych możliwych miesiącach, czy nawet za rok. Nie chcę tutaj mnożyć pomysłów na daty, ale w momencie, kiedy będzie w nas więcej optymizmu, więcej takiej radości, także obywatelskiej, i wtedy rzeczywiście udział w wyborach byłby dla nas zupełnie, a przynajmniej dla mnie, innym standardem, standardem takiej pełnej, radosnej odpowiedzialności za ten akt wyborczy. Ten 10 maja jest zbyt blisko. Ja jestem cały czas myślami w wydarzeniach związanych z epidemią, z świadomością tego, co ta epidemia przynosi. Informację, którą dzisiaj przedstawiłem na początku, państwo zauważyliście. Są sfery życia miasta, gdzie się następuje po grozie zdarzeń epidemicznych uspokojenie, pojawiają się nowe miejsca, pojawiają się nowe problemy. To nie jest wróg, który zniknął. On się przyczaił, ten wirus właśnie, i on jest ciągle zbyt blisko nas, abyśmy mogli sercem i duchem zaangażować się 10 maja lub podobnym terminie w akt wyborczy, akt najwyższego rzędu. Teraz ostatnie pytanie, panie prezydencie. Redakcja Toruńskich Nowości, Szymon Spandowski, zauważa, że poza pandemią mamy jeszcze katastrofalną suszę. Redaktor prosi o zorganizowanie konferencji o tym, jak miasto będzie sobie z tym radzić. Najmocniej przepraszam, znowu mam jakieś problemy techniczne. Redaktor prosi o zorganizowanie konferencji o tym, jak miasto będzie sobie z tym radzić. Sugeruje, że by nie była to rozmowa o programach, jakie opracowujemy, ale o konkretnych działaniach. Teraz pytania, czy miasto wesprze firmy podlewające miejską zieleń? Kiedyś można było czerpać wodę z Wisły. Czy można by ograniczyć koszenie trawników? Trudno zbierać wody opadowe, bo od miesiąca nie padało. Niektóre miasta w porównaniu z wodami polskimi budują jednak zbiorniki retencyjne na ciekach wodnych. To proste konstrukcyjne
To proste konstrukcje pozwalające podnieść poziom wody o kilka centymetrów i tę wodę zatrzymywać. Czy w związku z unieruchomieniem wodotrysków nie będzie też kurtyn wodnych? Klimat się zmienił, deszcz pada rzadko, ale jeśli już, często robi to bardzo gwałtownie. W ubiegłym roku po jednym z takich podtopów usłyszeliśmy, że miasto będzie starało się okiełznać takie zjawiska, między innymi pomocy ogrodów deszczowych. Co z nimi? Dziękuję bardzo za ten wykaz pomysłów, propozycji, bo tak pozwalam sobie to odebrać. To nie są tylko przemyślenia pana redaktora dla potrzeb własnych, ale także wskazówki dla nas. I zgodnie z wolą pana redaktora przygotujemy taką konferencję, której będziemy mówili o tym, co w tej chwili, czy co obecnie. No, chwila to zbyt krótko, co obecnie w mieście Toruniu w sprawach związanych z wodą, oszczędzaniem wody, dbałością o stan zieleni i podobnych działaniach mamy zaplanowane, przygotowane, wdrożone. Także o tych pomysłach, za które raz jeszcze dziękuję. To dla mnie rzeczywiście wszystkie pomysły, które znałem, znam i też traktuję je jako bardzo ważne w myśleniu o tych sprawa, które dotyczą naszego środowiska naturalnego, w tym w szczególności wody. Na pewno warto też korzystać z przykładów innych. Analizujemy w tej chwili przykład Wałbrzycha, który poszedł w kierunku małej retencji. A z takich ciekawostek to tylko drobiazg, ale w kilku miejscach na ciekach wodnych w Toruniu w najbliższych tygodniach pojawią się takie malutkie podpiętrzenia, tak? Niewiele podnoszące wodę, ale podnoszące, a będą montowane gotowe elementy po to, aby trochę wody zatrzymać gdzieś tam w sąsiedztwie budynków, obok których przepływają te cieki. Dziękuję panie prezydencie za odpowiedzi. Państwu także dziękuję za pytania. Materiały pokonferencyjne trafią do państwa drogą elektroniczną. No i oczywiście będziemy informować o terminie kolejnego spotkania w takiej elektronicznej formie.